Witajcie kochani w kolejnym odcinku Okiem Owcy. Dzisiaj trzeci tydzień przygotowań do zesłania Ducha Świętego. Dwa ostatnie były trochę poważne teologicznie. Ten ostatni w ogóle był przynajmniej dla mnie trochę emocjonalny. Kto nie oglądał, zachęcam. Dzisiaj troszeczkę może lżej, acz równie ważnie. Dary i owoce Ducha Świętego. Pan Jezus, zanim wstąpił do nieba, o tym czytamy w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, powiedział uczniom, żeby nie odchodzili z Jerozolimy, tylko czekali na wypełnienie obietnicy Ojca. Mówi, że słyszeli o tej obietnicy wielokrotnie i ona brzmi tak, że Jan chrzcił wodą, ale wy zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tutaj słowo chrzest znaczy zanurzenie. Czyli Pan Jezus mówił, że Jan zanurzał w wodzie, ale wy zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. I jak sięgniemy do Ewangelii według świętego Mateusza, do rozdziału trzeciego, Jan chrzciciel, czyli Jan zanurzacz, mówi: ja chrzczę wodą, ja zanurzam w wodzie dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, czyli Pan Jezus, mocniejszy jest ode mnie, ja nie jestem godzien nosić mu sandałów, on was będzie chrzcić, czyli zanurzać, w Duchu Świętym i w ogniu. Czyli jest ta obietnica, która ma się wydarzyć. Jak już się wydarza, to Duch Święty niesie z sobą dary. W ogóle jest fajnie z Duchem Świętym, ponieważ jeśli o nim mówimy, to mówimy o darach, mówimy o charyzmatach, czyli o łaskach, mówimy o owocach. Żadna z tych rzeczy nie jest związana z naszym wysiłkiem. Bo co musimy zrobić, żeby, no właśnie, przyjąć dar, prezent? Już powiedziałem, musimy go przyjąć. To jest jedyna nasza aktywność. Jeśli masz urodziny i ktoś przynosi ci prezent, to jedyną twoją aktywnością jest co? Jest przyjąć go, przyjąć, rozpakować, ucieszyć się nim, zacząć z niego korzystać. Tak samo jest z darami Ducha Świętego. Tutaj sięgamy do księgi proroka Izajasza, który w rozdziale 11 zapowiada nadejście Pana Jezusa i zapowiada, że będzie on miał takie dary. I my wiemy, że Pan Jezus miał te dary, ponieważ miał w sobie Ducha Świętego i my, którzy przyjmiemy Ducha Świętego, będziemy mieli takie same dary. A jakie to dary? Dar mądrości, dar rozumu, dar umiejętności, dar rady, dar męstwa, dar pobożności i dar bojaźni Bożej. Nie będę tych darów omawiał jakoś szczegółowo. Myślę, że jest mnóstwo materiałów w internecie dostępnych, których możecie sobie sięgnąć i zobaczyć, czym są te dary. Mnie tylko urzeka w tym to, że pierwsze trzy, a w zasadzie cztery prawie, dotyczą darów związanych z naszą inteligencją, z używaniem rozumu. Dar mądrości. Dar rozumu, on nawet tak się nazywa. Dar umiejętności, dar rady. I o tym będę mówił w tej części poświęconej rozeznawaniu duchowym w oczach owcy. Naszym takim owcowym rozeznawaniu, co jest dobre, a co złe. Co pochodzi od Boga, co od Boga nie pochodzi. No właśnie, Pan Bóg to, co nam daje, to uzdalnia nas do używania tego, co już mamy. A stworzył nas mądrych. I Duch Święty niejako wzmacnia w nas to, co już mamy. Czyli jesteśmy dzięki Niemu mądrzy. Dzięki Niemu możemy używać rozumu. Dzięki Niemu mamy mnóstwo talentów, umiejętności. Dzięki Niemu też możemy dawać ludziom rady. I w większości przypadków są to zwykłe, naturalne procesy. Czasami zdarza się, że mamy do dyspozycji mądrość, której nie zdobyliśmy.
że mamy do dyspozycji umiejętności, na które nigdy nie pracowaliśmy. Na przykład są ludzie, którzy uzyskują dar rozmowy w języku, którym się nigdy nie uczyli. Ja poznałem takich ludzi, którzy mówili po angielsku, a nigdy się angielskiego nie uczyli. Dostali ten dar w którymś momencie od Ducha Świętego, w momencie, kiedy go potrzebowali. Także dar rady. Także czasami w rozmowie z kimś potrzebujemy komuś mądrze poradzić. Ktoś ma problem. I w większości przypadków możemy korzystać z naszych osobistych doświadczeń. Lub Duch Święty podbija nam, wzmacnia nam, naświetla nam pewne historie w naszym życiu, które możemy użyć, żeby udzielić komuś rady, ale czasami nasza rada sięga głębiej, dotyka sedna problemu i powoduje jego rozwiązanie. No to jest taka ponadprzyrodzona interwencja Ducha Świętego. Z owocami jest jeszcze lepiej, ponieważ żeby drzewo wydało owoc, nie potrzebuje się natrudzić. To jest coś, co przychodzi naturalnie. I tutaj Pan Jezus mówi, że każde drzewo poznaje się po owocu. O tym też będę mówił przy rozeznawaniu. Że nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. To jest Ewangelia według świętego Łukasza, 6 rozdział. Tak, mówi, że każdy człowiek z dobrego skarbca serca wydobywa dobro. Każdy dobry człowiek, a każdy zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Owoc przychodzi naturalnie. Przychodzi niejako z nas. I owoc Ducha Świętego przychodzi naturalnie z obecności Ducha Świętego w nas. Ponieważ my należymy do Boga, należymy do Ducha Świętego. W momencie, kiedy przyjęliśmy Ducha Świętego, a stało się to już na chrzcie, zaczynamy rodzić owoce. Jakie to są owoce? Sięgam do ściągi, żeby żadnego nie pominąć. One pochodzą z listu świętego Pawła do Galatów z 5 rozdziału. I są to następujące owoce. Miłość. Radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Znacznie dużo ści. Jako ludzie duchowi, jako ludzie noszący Ducha Świętego, jako ludzie zanurzeni w Duchu Świętym, owinięci w Ducha Świętego, o czym mówiłem w tym pierwszym odcinku naszych przygotowań, rodzimy takie owoce. I nie wynika to z naszego trudu, z naszych starań, z naszego jakiejś walki takiej wewnętrznej, tylko z tego, że mamy w sobie Ducha Świętego. Jest to naturalne. To się dzieje. Pismo Święte mówi, że jesteśmy, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i Duch Święty mieszka w nas. I dlatego możemy rodzić takie owoce. Ale chciałbym dzisiaj spojrzeć, bo to nie byłby odcinek owcowy, gdybym nie spojrzał na to innym okiem troszeczkę. Wszystkie owoce Ducha Świętego, które wymieniłem przed chwilą, są orężem równocześnie, są przepotężną bronią w walce z królestwem złego ducha. Z królestwem, z księstwem, to nie jest królestwo. Królestwo jest tylko Boże. Tak? Czyli jeżeli widzimy działanie złego ducha, jeżeli widzimy zło, ewidentne zło, które się dzieje, jeżeli widzimy grzech, jeżeli widzimy rozłam, jeżeli widzimy krzywdę, to jedyną bronią, którą dysponujemy, ponieważ walka jest duchowa, walka nie jest cielesna, są te owoce Ducha Świętego.
miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość mają moc większą niż broń atomowa. One rozwalają królestwo złego ducha. Jeżeli na agresję odpowiemy miłością, jeżeli na podział, na rozłam odpowiemy pokojem, jeżeli ktoś nas atakuje, a my odpowiemy radością, ale nie taką głupkowatym śmiechem, tylko taką szczerą radością, jeżeli przychodzi duch depresji, a my zaczynamy się radować, to rozwalamy jego działanie. Jeżeli ktoś grzeszy, a my zaczynamy go atakować i mówić mu, jaki jest zły, jakie złe rzeczy robi, być może osiągniemy efekt, posięgniemy do jego inteligencji, do jego przekonań, spróbujemy go przekonać, tak? Ale jeśli sięgniemy do miłości, do cierpliwości, do uprzejmości, do dobra, efekt będzie szybszy, efekt będzie potężniejszy i efekt będzie trwalszy, bo damy działać Bożemu Duchowi. Chrześcijaństwo jest inne. Ja to będę powtarzał do śmierci i to będę powtarzał z uporem maniaka. Chrześcijaństwo jest inne. I nasza walka ze złem, walka ze światem, walka z przeciwnościami, walka o Boże Królestwo jest inna. To jest broń do używania. To jest oręże, za które możemy sięgnąć. To są konkretne rzeczy. To nie są hasła, to nie są sztandary, które sobie rozwiesimy. Bo ja wielokrotnie słyszałem używanie słów, że ja to robię z miłości. Natomiast czyny były przeciwne. Tak? Ja chyba nie będę sięgał do konkretnych przykładów. Ale przygotowując się do zesłania Ducha Świętego, spójrzmy na to, co otrzymujemy za darmo, do czego mamy dostęp, do tego, czego możemy oczekiwać od Ducha Świętego, do darów, które nam daje. Tak? Do daru mądrości, daru rozumu, daru umiejętności, daru rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Ta pobożność i bojaźń Boża to jest jedno słowo. Gdzieś tam w tłumaczeniach zostało rozdzielone. To nie chodzi o to, żeby bać się Boga, nie? Albo bać się Boga w takim sensie, żeby się trzęsić ze strachu. Tu chodzi o uznanie Jego wielkości, o uznanie Jego potęgi, o uznanie tego, że Jego rozwiązania są lepsze. I oddanie Mu pierwszeństwa we wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. I przyjmijmy Ducha Świętego. Bądźmy gotowi, żeby Go przyjąć. I żeby wyposażył nas w owoce. Tak, w miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, wierność, skromność, czystość, cichość. Jest chyba najtrudniejszy dar chyba dla mnie. Cichość. A uzyskamy przepotężne oręże w walce ze złym duchem. I w walce ze wszystkimi przeciwnościami. Sprawdźcie, to działa. Okej. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam za tydzień. Za tydzień będziemy mówili o oczekiwaniach.
już możemy się przygotować do tego, patrząc na te owoce i dary. Czego możemy oczekiwać, że nam Duch Święty da? Subskrybujcie, udostępniajcie znajomym, komentujcie. Jestem otwarty na komentarze, na uwagi, ale te konstruktywne. I na wszystkim Pan Bóg błogosławi i niech otworzy nasze serca na swoją obecność i na Ducha Świętego, który do nas przyjdzie.